Patronat medialny www.powarszawsku.com.pl. Więcej informacji o projekcie Proch pod adresem www.facebook.com/prochpowieść. Słowo wstępne od autora. Nazywam się Szymon Broma. Jestem autorem, o którym, szanowny słuchaczu, zapewne nigdy wcześniej nie słyszałeś. Mam zaszczyt zaprosić cię do teatru wyobraźni. Mojej wyobraźni. Rzecz zaczyna się w 1898 roku w Warszawie. Zubożały szlachcic pragnie zdobyć rękę panny pochodzącej z bardzo zamożnej rodziny. Perypetie młodzieńca, który stara się spełnić warunki postawione przez ojca ukochanej, rozwijają się w rozbudowaną powieść umieszczoną na tle wydarzeń historycznych. Proch jest alternatywną biografią mojego prapradziadka, wykreowaną na podstawie rodzinnych opowiadań. Starałem się je zebrać i nadać im wspólny mianownik, opisując historię mojego przodka, której szczegóły zdążyły się już zatrzeć w pamięci mojej rodziny. Większość miłośników literatury czytanej lub słuchanej z pewnością nie orientuje się, jak trudno jest debiutującemu pisarzowi dać się dostrzec wydawcy i zainteresować go swoją twórczością. Nie ma się czemu dziwić. Ludzie czytają coraz mniej. Rozpoznawalne nazwisko autora gwarantuje sukces wydawniczy, zaś publikacja pozycji debiutanta obarczona jest dużym ryzykiem. Tworzenie słuchowisk jest moją wielką pasją. Dawniej popularne jedynie w radiu przeżywają obecnie renesans i wspaniale łączą się z formą audiobooka. Dlatego zdecydowałem się zrealizować pierwszy rozdział Prochu właśnie w takiej formie. Mam nadzieję, że słuchowisko to przykuje Państwa uwagę nie tylko dzięki wciągającej fabule, ale także mistrzowskim interpretacjom znakomitych aktorów. Jako autor, producent, reżyser, kierownik planu, realizator i montażysta tego audiobooka pragnąłbym gorąco podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje powieść oraz jej realizacja w formie dźwiękowej. Dziękuję mojej żonie, rodzicom, rodzinie i przyjaciołom, którzy zawsze we mnie wierzą i na których zawsze mogę liczyć. Chcę wyrazić wielką wdzięczność zespołowi wspaniałych artystów, którzy zainteresowali się moim projektem i umożliwili jego realizację na najwyższym poziomie. Aktorom: Ewie Kani, Aleksandrze Radwan, Tomaszowi Marzeckiemu, Piotrowi Frączewskiemu, Adamowi Baumanowi, Wojciechowi Paszkowskiemu, Mirosławowi Zbrojewiczowi, Sławomirowi Packowi, Lesławowi Żurkowi i Jarosławowi Boberkowi, którzy po mistrzowsku wcielili się w nakreślone przeze mnie postacie. Kompozytorom: Piotrowi Doroszowi i Justynie Janiszewskiej, twórcom oryginalnej, pięknej muzyki. Marianowi Lechowi, Łukaszowi Kalbarczykowi, Masztalowi, Michałowi Witkowskiemu, Grzegorzowi Mukanowskiemu oraz studiu DFM za nieocenioną, szeroko pojętą pomoc techniczną. Wykonawcom ścieżki dźwiękowej, dyrygentowi Andrzejowi Bożymowi, Urszuli Kowalczyk oraz Orkiestrze Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. Wdzięczny jestem również Piotrowi Borowcowi, który przekazuje ode mnie te podziękowania. W imieniu wszystkich współtwórców zapraszam do przeniesienia się w zupełnie inny świat. Świat, który już wprawdzie przeminął, ale odrodził się na nowo w mojej wyobraźni. Serdecznie zapraszam do słuchania. Szymon Broma. Proch. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju, rozdział 3, wers 19. Equat omnes cinis, impares nascimur, pares morimur.
wszystkich zrównuje proch. Rodzimy się nierówni, równi umieramy. Seneka. Warszawa, marzec 1898 roku. Ciemne, ciężkie chmury zawisły nisko nad dachami kamienic pokrytymi patyną. Słońce z trudem przebijało się przez ich gęste kłęby, mozolnie oświetlając szary krajobraz miasta. Monotonny stukot końskich kopyt mieszał się z deszczem bębniącym o szyby i blaszane parapety. W witrynie luksusowego magazynu tkanin, znajdującego się na parterze okazałej kamienicy numer 55, niewyraźnie odbijały się smętne sylwetki przechodniów, chowających się za kołnierzami swych płaszczy. Zdążali w sobie tylko znanych kierunkach, nieświadomi obecności mężczyzny, który obserwował ich przez okno swojego przytulnego, ciepłego gabinetu na drugim piętrze. Zadzwonił dzwonek sygnalizujący odjazd tramwaju konnego. Karol Korecki spoglądał, jak pojazd znika w strugach deszczu zalewającego kryształową szybę. Subtelnym, eleganckim ruchem ujął kieliszek między dwa palce prawej dłoni. Rozbujał jego zawartość, ocenił barwę i przejrzystość, po czym zbliżył do ust i z manierą znawcy wpierw wciągnął w nozdrza ostrą woń alkoholu, oceniając bukiet, a następnie upił mały łyk. Mój drogi Izydorze, zwrócił się do swojego gościa, zasiadając w ulubionym fotelu. Myślę, że moja wytwórnia pierwszego polskiego koniaku w nowo powstającej wiejskiej destylarni ma szansę stać się prawdziwie złotym interesem, stwierdził, rozkoszując się nową odmianą ulubionego trunku. A przypadkiem nie miałeś na myśli winiaku? Myślałem, że koniak może być wytwarzany tylko we Francji. To przecież u nas nie ma odpowiednich winogron. Ponadto, jak to właściwie jest z tą własnością? Sądziłem, że to spółka. Karol zignorował ten przytyk. Nie lubił się dzielić, nie lubił wchodzić w spółki, nie znosił, gdy musiał się z kimkolwiek liczyć w jakiejkolwiek sprawie. Tym razem jednak zrobił coś wbrew sobie. Gorzelnia była dla niego czymś zupełnie nowym, dlatego bał się samodzielnie zainwestować dużą sumę w coś tak niepewnego. Pazerność przegrała ze zdrowym rozsądkiem, który podpowiadał, że w tych niespokojnych czasach spółka będzie dużo bezpieczniejsza. Liczył na to, że wkrótce usamodzielni się w tej branży na tyle, by móc spokojnie spijać całą śmietankę, zupełnie jak koniak, za którym tak przepadał. Może pierwszy owoc mojej współpracy z Ludwikiem nie smakuje jak stary dobry,
Remy Martel czy choćby Ararat. Stwierdził Karol, wymieniając swoje ukochane marki. Ale wyczuwam w nim potencjał. Minie jeszcze czas, zanim powstanie nowy budynek i uniezależnię się od browaru, w którego murach aktualnie goszczę. Krecki jednym łykiem pochłonął resztę zawartości Sniftera. Jeszcze będzie z tego. Porządny trunek. A jeśli tak uważasz. Zasępiony Izydor siedział naprzeciw, w dalszym ciągu schowany za próbnym wydaniem Głosu Warszawy, którego ostatni numer miał się ukazać nazajutrz. Pełnił w nim zaszczytną rolę prezesa i redaktora naczelnego. Dziennik ten słynął z wysokiej klasy artykułów i jakości druku, dlatego Izydor osobiście sprawdzał, czy tekst został należycie złożony. Niestety, jego wydawnictwo popadło właśnie w tarapaty związane z nowymi obostrzeniami cenzury, co bez reszty pochłaniało jego uwagę podczas tego spotkania. Wybacz, ale nie czuję się mocny w branży towarów luksusowych. Zaprzątają mnie dalece istotniejsze sprawy. Tak, tak, wiem. Z ciebie to zawsze był filantrop, a przynajmniej bardziej niż człowiek interesu. Gdybyś miał odrobinę oleju w głowie, już dawno rozwiązałbyś to wydawnictwo i zainwestował swój majątek w coś intratnego. Nie musiałbyś się przejmować takimi bzdurami. Trzeba iść za czymś, na co zawsze będzie zapotrzebowanie, niezależnie od mody czy układów politycznych. Karolu, wiesz doskonale, że sprawy dobra Polski, wolności słowa i bezlitosny ucisk cara, pod którego jarzmem mamy nieszczęście żyć, są dla mnie bez porównania ważniejsze niż jakaś woda. Bez urazy, oczywiście. Dodał z czystej grzeczności, choć niezbyt przekonująco. W rzeczywistości czuł, jak gardzi tym człowiekiem, dla którego zysk jest największą z wartości. Co ja tu robię? Myślał poruszony publicysta. Co mnie trzyma przy tym bufonie? Dlaczego wciąż znoszę jego towarzystwo? Karol odstawił kieliszek na stolik, podpalił cygaro i machając zapałką zgasił ją w powietrzu. Jest kryzys, powiedział zanurzając się w kłębach dymu. Nic nie poradzisz. Carem nie ma co się przejmować. Polska była przed nim i będzie długo po nim. Co on nam niby może zrobić? Izydor ze złością cisnął gazetę o podłogę. Czy ty nie zdajesz sobie w ogóle ze sprawy z tego, co mówisz? Do tej pory zawsze to ty mnie oświecałeś. Jesteś przecież znakomitym dziennikarzem, choć musisz przyznać, że rady finansowe, po które do mnie przychodzisz, też przyczyniły się do twojego sukcesu. Jestem przede wszystkim patriotą. Nie zamierzam spokojnie stać i przyglądać, jak wróg wyniszcza nas od środka. Rozedrganymi rękami sięgnął do teczki stojącej obok fotela, na którym siedział. Wracam właśnie od Francuzów. Byłeś w konsulacie? I co? To prawda, że coś im się udało zwęszyć w sprawie cenzury? Tak, to jest prawda. I za chwilę zrozumiesz, skąd biorą się moje obawy. Trzymał w ręku rozpieczętowaną kopertę, którą przekazał swojemu rozmówcy. O, znaczki z Petersburga. Takich jeszcze nie mam. Rzucił szyderczo i zaczął im się uważnie przyglądać. Izydor natychmiast wyrwał mu cenną przesyłkę. Wybacz mi, przepraszam, ale nie podzielam twojego poczucia humoru. Ten cholerny kawałek papieru ma wrócić w stanie nienaruszonym. Dostałem go tylko do skopiowania. Dobrze, dobrze.
To czego wam teraz będą zabraniać? Zapytaj raczej, czego nie będą. Dziennikarz ostrożnie wyciągnął list z koperty i zabrał się do odczytywania. Pozwól, że oszczędzę ci zwyczajowego, pompatycznego wstępu, w którym autor rozpływa się nad tym, jaki to car jest wspaniały, jak wielką miłością darzy nasz niewdzięczny naród oraz w jak niegodziwy sposób polscy publicyści wyrażają się o przecież tak dobrym i pomocnym narodzie rosyjskim. Już mi się podoba. No, a więc do rzeczy. Wyobraź sobie, że od tej chwili prasie polskiej nie wolno nazywać monarchy cesarzem i królem. Porównywać sytuacji w Królestwie Polskim z sytuacją w Galicji, a nawet w Finlandii. A także ogłaszać korespondencji z Litwy, Podola, Wołynia i Ukrainy o położeniu Polaków na tych kresowych polskich ziemiach. Co za kundlem! Nie wolno pisać o poecie Mickiewiczu jako o mężu uprawiającym politykę oraz wspominać o tempie, w jakim zebrano już poważne sumy na jego pomnik w Warszawie. O proszę. Dużo im jeszcze brakuje? No już dawno uzbierali, ale na razie się tym nie chwalą. Nadmiar pieniędzy jest przeznaczony na konspiracyjne wykłady z języka polskiego i konkursy poetyckie. Wszystko to pod nosem tych kacapów. Z tym właśnie związany jest też następny punkt mówiący o tym, że nie wolno ogłaszać artykułów na temat języka polskiego w administracji i szkołach. Dalej, nie wolno wspominać o uprzywilejowaniu urzędników pochodzenia rosyjskiego, jak również o usuwaniu Polaków z funkcji administracyjnych. Dużo tego jeszcze? Jeszcze jedno. Nie wolno pisać o prawach dla zarządów miejskich w Królestwie oraz ziemstwach dla guberni Królestwa Polskiego. No, nic dziwnego, że nie będziesz miał o czym pisać. Ta lista wygląda, jakby została stworzona specjalnie dla ciebie. Widać, że ta gnida i Meretyński znowu coś kombinuje. A czego ty się spodziewałeś? Karolu? Czy kiedykolwiek wierzyłeś w to, że jego wątpliwa przychylność dla Polaków jest podyktowana czystością serca? No daj spokój. Od samego początku wyczuwałem w tym podstęp. I proszę, mamy efekt. Spokojnie. Izydor na te słowa aż zatrząsł się z oburzenia. Wstał i zrobił rundę wokół pokoju. Coś wymyślimy. Jak ja mogę być spokojny? Wczoraj musiałem zwolnić 30 osób. Gazeta została zawieszona na pół roku. Właściwie to można ją już spokojnie zamknąć. I tyle. Utrzymywanie wydawnictwa w takich okolicznościach jest dla mnie niewykonalne przez wzgląd na horrendalne koszty. Byłbym zapomniał. Dobrze, że napomknąłeś o tych zwolnieniach. Jak się sprawdza u ciebie niejaki Mikołaj Goworek? Chodzi ci o tego, który zaleca się do twojej córki? Tak. I nawet mi o tym nie wspominaj. No, to jest bardzo dobry drukarz. Dobry drucharz i mechanik. Niejednokrotnie ratował nas, kiedy linotyp nawalił. Niestety w obecnej sytuacji nie mogę dać mu podwyżki, nawet przez wzgląd na Konstancję. Właściwie to dzięki jej prośbom jeszcze go trzymam na tym tonącym okręcie. Jest najlepszy. No ale niestety. Bosman na statku, który nie pływa, to jest... Zbędny balast. Karol uśmiechnął się, zaciągnął cygarem i sięgnął pod blat po jeszcze jeden kieliszek. O. Nie martw się. Otworzył karafkę i nalał gościowi pierwszego w historii polskiego koniaku. Nie musisz się tak poświęcać. Jeśli jest ci zbędny,
Zwolnij go. No, daj spokój. Daj spokój, no chyba nie mówisz poważnie. Myślałem, że go lubisz. Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Sądziłem, że to jakaś przelotna fascynacja. Fakt, że Konstancja z ciotką ciągle u was przesiadują, nie oznacza, że mi to odpowiada. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Nie rozdwoję się. Spojrzał na duży szafkowy zegar stojący w rogu pokoju. Mikołaj za chwilę tu będzie. Powiesz mu sam, czy mam to zrobić za ciebie? Karol. Karolu, no, stawiasz mnie w nader niezręcznej sytuacji. Zrobię z siebie głupca. Nie unoś się. Czy ktoś cię prosił, żebyś trzymał go na siłę? Mam wobec niego inne plany. Konstancja zdecydowanie na za dużo sobie pozwala. Nie sądziłem, że odważy się zbliżyć do niego aż tak bardzo. Co jej siedzi w tej głowie? Jeszcze tylko brakuje, żeby została sufrażystką. Nie poświęcasz jej zbyt wiele uwagi. Chciałem, żeby miała swobodę, ale nie przypuszczałem, że tak ją wykorzysta. Więc nie dziw się takiemu postępowaniu. Nie dziw się. Nie wpoiłeś jej odpowiednich zasad. Zamiast wysłać ją na pensję, powierzyłeś jej wychowanie ciotce. Klara to jest niezwykle szlachetna kobieta, ale też bardzo wyzwolona. No spójrz prawdzie w oczy. Spójrz prawdzie w oczy. Nie interesowałeś się córką, bo przeszkadzała ci w robieniu interesów. A teraz zapewne przydałoby się znaleźć jej jakąś, no, przyzwoitą partię. Aha, tu klops. Klops. Chłopak nie jest majętny, ale przynajmniej wywodzi się z bardzo porządnej rodziny. Mezalianzu nie będzie. Oczywiście, że nie będzie. No. Bo do niczego takiego nie dojdzie. Współpracownicy śmieją się, że pozwoliłem, by córka weszła mi na głowę. Drwią, że spotyka się z drukarzem, że wymyka się bez przyzwoitki, poza jakąkolwiek kontrolą. Ostatnio Borakowscy mówili, że byli świadkami gorszącej sceny. Widzieli, jak Konstancja i Mikołaj szli sami. Przez park Ujazdowski. Wyobrażasz to sobie? Gdzie była wtedy ciotunia? To ona ją tego wszystkiego nauczyła. Postępu się babom zachciewa i niezależności psia krew. Ale gdybyś wcześniej zainteresował się Konstancją i wpoił jej ogólnie przyjęte zasady wychowania, mógłbyś jakoś temu przeciwdziałać. A tak możesz mieć pretensje jedynie do siebie. Jedynie do siebie. Gadają o was w całym mieście. Najlepiej, gdybyś wysłał ją gdzieś do rodziny lub choćby do wód. No, może ludzie zapomną i nie zszargają ci opinii. Potem spokojnie wydasz ją. Nie obchodzi mnie opinia innych. A powinna. Odrzuciła 3 oferty małżeństwa. Naraziła mnie na straty. No, przykro mi. Przykro mi. Zapewne liczyłeś, że ubijesz dobry interes. Ale należało ci się. Należało ci się. Dopóki Konstancja swoim zachowaniem nie sprawiała ci problemu, zupełnie nie zwracałeś na nią uwagi. Teraz, gdy jej spotkania z Mikołajem zaczynają psuć twój wizerunek, po 20 latach przypomniałeś sobie, że masz córkę. Izydorze! Zamilcz, proszę! Mówiłem, że opinia środowiska jest mi obojętna. Patrzysz bardzo krótkowzrocznie. Bardzo krótkowzrocznie. Niedługo nikt nie będzie chciał robić z tobą żadnych interesów. A to dlaczego? Mam pieniądze. Bardzo dużo pieniędzy. Przecież im wszystkim chodzi tylko o to. Z całym szacunkiem, ale tym komentarzem pokazujesz właśnie, komu tak naprawdę o nie chodzi. Pamiętaj, że nie jesteś jedyny. Są jeszcze Żydzi. Oni też mają wielki kapitał. Dla szanującego się człowieka interesu mniejszą hańbą jest ubić z Semitą interes, niż z najbogatszym nawet Polakiem, ale z którym wstyd będzie pokazać się na raucie.
Ich żony już o to zadbają. Nie daj Boże jeszcze córka którejś z nich dowie się w towarzystwie o wyskokach Konstancji. Zaraz będzie chciała odprawić przysposobionego, stetryczałego barona na rzecz prawdziwej miłości. Woda sodowa murowana. Postępowałem według zasad. Przekazałem ją pod opiekę ciotki. To nie moja wina, że Klara przyjaźni się z twoją małżonką. Gdyby nie chodziły we trójkę przesiadywać w twoim biurze, gdzie ciągle kręcił się ten cholerny szczeniak, nie byłoby tego problemu. Może i faktycznie przegapiłem to i owo, ale lepiej wziąć się za naprawianie błędów teraz niż później. Mam sposób na pozbycie się Mikołaja i ty mi w tym pomożesz. Jesteś mi coś winien. Przy okazji wybawię cię z kłopotu. Teraz chcę, żebyś wyrzucił swojego bosmana za burtę z kamieniem przytroczonym do szyi. Izydor otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale gospodarz uciszył go jednym gestem. Wejdź! Do zadymionego pomieszczenia niepewnie wkroczył Mikołaj. Jego smukła sylwetka ugięła się w grzecznym ukłonie. Dobrodusznymi, głęboko osadzonymi oczami lustrował bogaty wystrój gabinetu, umeblowanego według najnowszej angielskiej mody. Nieprzyzwyczajony do takiego przepychu, przywołał z pamięci obraz swojego maleńkiego mieszkania na rynku Starego Miasta, które w porównaniu z kamienicą pana Karola Koreckiego było obskurną norą. Odrzucił pchające się na tarczywe myśli o swoim niskim statusie społecznym i przełknąwszy ślinę, powiedział: Panie Korecki, panie Jelinek, dzień dobry. Usiądź, chłopcze. Cóż cię do mnie sprowadza? Nie przeszkadzam? Widzę, że mają panowie naradę. Jeśli tak, moja sprawa może zaczekać. Mikołaj odruchowo poderwał się z fotela, ale szef go powstrzymał. Nie przeszkadzasz. Właściwie ja już wychodzę. Nie wstawaj, chłopcze. Na mnie już czas. Może jak już uporasz się z tym listem, wpadniesz wieczorem do Aleksandryny na partyjkę Wista? Nie sądzę, Karolu, abym w najbliższym czasie miał ochotę na takie rozrywki. Znajdź sobie innego partnera, takiego, co ma więcej oleju w głowie. Do widzenia panu! Obrażony redaktor podniósł z podłogi gazetę, odstawił na stolik nietknięty koniak i wyszedł z pokoju. Mikołaj obserwował zamykające się drzwi. Panie Korecki, czy coś się stało? Pan Jelinek był wyraźnie poruszony. No tak. Ma trudny orzech do zgryzienia. Wszystko wskazuje na to, że pozostaniesz bez pracy. Mikołaj zbladł. Nie zdołał wymówić żadnego słowa. Izydor ma problemy. Musi zawiesić na jakiś czas wydawnictwo z powodu wprowadzenia nowych przepisów cenzury. Starał się jak mógł, żeby cię zatrzymać, ale mówiąc wprost, nie stać go na to. Niewykluczone, że w ogóle zlikwiduje gazetę. Nie wiem, co mam powiedzieć, proszę pana. Tym bardziej, że przychodzę w sprawie, na którą ta informacja ma olbrzymi wpływ. Miałeś nadzieję na podwyżkę? Zadrwił ostentacyjnie, na co Mikołaj wyraźnie się zmieszał. Nie śmiałbym, proszę pana. Mój pryncypał zapewniał mi zawsze bardzo dobre warunki. Skoro nie, to po co tu przychodzisz? Karol nie rozumiał braku potrzeby posiadania większej ilości pieniędzy. Żyję bardzo skromnie, nie wydając pieniędzy na zbytki.
Odłożyłem nawet trochę grosza, ale teraz w obecnej sytuacji niezręcznie byłoby mi wyjawić cel mojej wizyty. Mów, w czym rzecz, chłopcze. Teraz szczerze mnie zaintrygowałeś. Naprawdę nie powinienem. Na to Karol podszedł do stolika, chwycił stojący na nim nietknięty kieliszek koniaku i podał go chłopakowi. Trzymaj. Weź łyk na odwagę i nie każ mi dłużej czekać. No to jak będzie? Powiesz czy nie? Zdenerwowany gość drżącą ręką odstawił pusty kieliszek, drugą zaś sięgnął do kieszeni marynarki. To nie jest właściwy moment. Czuję się przez to szalenie niezręcznie, ale przez wzgląd na pańskie wyraźne życzenie... Chłopak wyjął małe, czerwone pudełeczko, które otworzył zdecydowanym ruchem. Panie Korecki, przychodzę, aby prosić o rękę Konstancji. Zgrabny, złoty pierścionek błysnął brylantem przed oczami zdumionego ojca. Proszę mi wybaczyć, że jestem tu osobiście. Zdaję sobie sprawę z nietaktu, jaki popełniam, ale nie znam nikogo, kto mógłby za mnie poręczyć w tej sprawie. Wiem, że powinien zjawić się tutaj mój rodzic, opiekun lub inny krewny, ale niestety większość z nich zginęła w walkach o niepodległość ojczyzny. Być może gdzieś w głębi Rosji żyje jeszcze mój ojciec, ale od 10 lat nie dał znaku życia. Matka zmarła przy porodzie, a babka, która mnie wychowała, odeszła przed 2 laty. Nie wiedziałem, co mam począć w takich okolicznościach. Darzę Konstancję gorącym uczuciem. Bóg mi świadkiem, że dołożę wszelkich starań, aby zapewnić jej godne i szczęśliwe życie. Czy wybaczy mi pan zuchwałość i pobłogosławi naszą miłość? Cisza, która zapadła, zdawała się trwać wieczność. Dyskretne tykanie zegara brzmiało jak ciężki młot uderzający o kowadło, a każdy oddech niczym wichura. Karol skwitował, akcentując sylaby. Zbliżył się do chłopaka tak, że prawie dotknął go swym nosem. Spojrzał mu głęboko w oczy, zaciągnął się cygarem, strzepnął nań popiół i dmuchnął mu dymem prosto w twarz. Masz 30 sekund na opuszczenie mojego domu. Możesz się tylko domyślać, do czego jestem zdolny, gdy ktoś zalezie mi za skórę. Więc lepiej się nie ociągaj. Mikołaj zbladł. Nie przewidział takiej reakcji. Nim dotarło do niego, w jak niegodny i obraźliwy sposób został potraktowany, bez słowa skierował się do wyjścia. A ten nędzny pierścionek lepiej sprzedaj. Teraz pieniądze na pewno ci się przydadzą. Za bezczelny szczeniak. A psztyfikant się znalazł. Trysnął jadem w stronę wyjścia, komentując ostentację, z jaką Mikołaj opuścił pokój. Wyjrzał przez okno. Dopiero gdy upewnił się, że chłopak wyszedł z kamienicy, zawołał: Marianie! Do gabinetu cicho wszedł kamerdyner. Jego potężna sylwetka i grubociosana twarz nijak nie pasowały do białej służbowej koszuli i jedwabnej kamizelki. Pomimo aparycji pasującej do rzezimieszka, spod nisko sklepionego czoła błyszczały łagodne, dobre oczy, a spokojny głos wzbudzał zaufanie i sympatię. Słucham, jaśnie pana. Wołaj dorożkę. Jadę do Aleksandryny. Jak sobie jaśnie pan życzy, już wołam. Panienka kazała przekazać, że ma sprawę niecierpiącą zwłoki i że czeka w salonie. Karol spochmurniał, dogasił cygaro i wyszedł drugimi drzwiami. Salon przytłaczał przepychem. Bogactwo sztukaterii, freski na suficie, boazerie fornirowane orzechową czeczotą, meble sprowadzone z krańców Dalekiego Wschodu, olbrzymi fortepian koncertowy i wiele innych luksusowych sprzętów stanowiło dowód bogactwa i potęgi rodziny Koreckich. Przy oknie stała nieziemska zjawa.
smukła niczym sylfida. Dziewczyna o nieskazitelnie pięknych, wyrazistych rysach. Niezwykle kobieca, mimo że krucha. Niesłychanie promienna, choć smutna. Mądrość, żal i tęsknota biły z jej wielkich, szmaragdowo-zielonych oczu. Wszystko słyszałam i widziałam. Wskazała na okno, przez które dostrzegała ukochanego, wychodzącego w pośpiechu. Wyrażaj się jasno. Nie mam czasu. Ojcze, przepraszam, ale muszę porzucić wszelkie konwenanse. Jestem oburzona i nie potrafię się teraz odnosić do ciebie z należytym szacunkiem. O co ci chodzi, dziewczyno? O to, jak potraktowałeś Mikołaja, gdy przyszedł prosić cię o moją rękę. Dziwisz mi się? Miałem oddać cię w ręce bezrobotnego biedaka? Do tego jeszcze nie ma dla mnie za grosz szacunku. Ty za to bardzo nisko cenisz moją inteligencję. Tuż przed waszą rozmową był u ciebie pan Jelinek. Kiedy go zapytałam, co słychać u Mikołaja, wyraźnie się wystraszył. Powiedział, że bardzo się śpieszy i wybiegł. Nigdy nie widziałam go tak zmieszanego. No i co w związku z tym? Co insynuujesz? Izydor owszem był zdenerwowany, bo wali mu się interes, przez co musi teraz zwolnić twojego adoratora. Jak miał się wobec ciebie zachować? Było mu niezręcznie i tyle. A ten bezczelny chłopak mógł chociaż na swata się wysilić. Czy zadowolenie obcych ludzi i dobry wizerunek są ważniejsze od szczęścia twojej jedynej córki? Zarzucasz Mikołajowi złe wychowanie, brak szacunku i taktu. A sam jak się zachowujesz? Czy to był powód, aby go tak traktować? Jak natrętnego żebraka z Powiśla? Powinieneś się wstydzić. Umówił się, zapowiedział, przyszedł punktualnie. Specjalnie na tę okazję zamówił u krawca piękny surdut. A tu co? Dowiedział się, że stracił pracę. Chciał być odpowiedzialny. Zmuszony więc był chwilowo odstąpić od swoich zamiarów. W sytuacji, w jakiej się znalazł, prośba, z którą chciał się do ciebie zwrócić, była co najmniej niestosowna. Tymczasem ty wyciągnąłeś z niego to wszystko, czego w zaistniałej sytuacji nie chciał ujawnić. Mógł przecież nic nie mówić. Czy ty słyszysz, co mówisz? Naprawdę uważasz, że mogłabym być aż tak głupia? Mikołaj był między młotem a kowadłem. Nie zdziwiłabym się, gdybyś całą tę maskaradę zaplanował, aby się go pozbyć. Przeproś go. Nie ma mowy. Zasługujesz na kogoś lepszego. Nie pozwolę, abyś związała się z jakimś biednym sierotą, który jeszcze mógłby uwikłać się w jakieś afery polityczne. Część jego rodziny zginęła na Sybirze. Czy myślisz, że władza hołubi potomków powstańców? Wiążąc się z nim, straciłabyś swoją tożsamość. Stałabyś się panią Goworek wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, przed którymi nasza rodzina nie byłaby w stanie cię ochronić. Od kiedy się tak mną interesujesz? Przecież ciebie obchodzą tylko twoje własne sprawy. Twoje pieniądze, twoje interesy i spotkania towarzyskie. To cud, że w ogóle pamiętasz, jak mam na imię. To nie jest wina Mikołaja, że stracił bliskich. Dlaczego obarczasz go historią rodziny? Może tobie wydaje się ona haniebna, ale on jest z niej dumny. To zaszczyt mieć przodków, którzy postawili własne życie na szali wolności narodu. Nie tak jak ty, co przymila się do każdego, byle ugrać coś dla siebie. Zaczynasz gadać jak Izydor. Zapamiętaj sobie, nie chcę, żebyś wychodziła za biedaka. Twój przyszły mąż ma zapewnić ci bezpieczną przyszłość w dostatkach, a nie nędzne życie żebraka z trudem wiążącego koniec z końcem. No to w czym problem? Mikołaj przecież nie jest biedakiem. Ma gdzie mieszkać. Jest silnym, mądrym mężczyzną. Nie zarabia pieniędzy. Ty też nie miałeś pracy i pieniędzy, kiedy wrzeniłeś się w rodzinę mamy. Jak się poznaliście, byłeś biedny jak mysz kościelna. Gdyby nie wasz ślub, sam skończyłbyś jak żebrak na Powiślu. Dobrze, że biedaczka nie widzi tego, jak się zachowujesz. Skąd ty to? Ciotka Klara mi powiedziała. Wiem, skąd się wywodzisz i komu zawdzięczasz obecne dobra. Jak można być takim hipokrytą? Śmiesz oceniać Mikołaja. Spójrz na siebie i na swoją przeszłość. Zastanów się nad tym i przeproś go. Po moim trupie! Przebrała się miarka.
Nie dość, że ciotunia zrobiła z ciebie pyskatą smarkulę, przez co przynosisz mi wstyd, to jeszcze mnie przed tobą obgaduje. Już ja sobie z nią pogadam. Nie waż się! Ciotunia, podczas kiedy ty zajmowałeś się sobą, swoimi milionami i przyjemnościami, zrobiła dla mnie więcej niż ty zrobiłbyś kiedykolwiek ze swoją żałosną troską o własny wizerunek podszyty pozorami. W tej chwili zejdź mi z oczu! Nie będziesz odnosiła się do mnie w taki sposób! Miarka się przebrała. Marianie! Słucham jaśnie pana. Proszę przygotować panienkę Konstancję do podróży. Służę jaśnie panu. Na jak długo panienka wyjeżdża? Ja nigdzie się nie wybieram! Nie będziesz mnie traktował jak przedmiot, ani jak przeszkodę. Będę cię traktował jak ojciec córkę, która go nie szanuje. Radzę ci, nie pogarszaj swojej sytuacji, dziewczyno. Jeszcze jedno słowo, a kompletnie przekreślisz i tak swoje nikłe szanse na tego chłopaka. Skonfundowana Konstancja zaplotła ręce i odwróciła głowę. Łzy ciekły jej po policzkach. Karol, widząc to, pokiwał głową. No, widzę, że wreszcie coś dociera do twojej rozemocjonowanej głowy. W tej chwili udasz się do swoich apartamentów i grzecznie powiesz pokojówce, co ma ci spakować. Dziewczyna nie wytrzymała presji i wybiegła z głośnym szlochem, zakrywając nos wierzchem dłoni. Karol skinął na służącego i wskazał, aby udał się za nim do gabinetu. Tam ponownie zasiadł w swoim fotelu i uraczywszy się solidną porcją Ararata, wydał dyspozycję. Konstancja ma stąd zniknąć na 2 tygodnie. Wyjedzie do majątku pani Borakowskiej na Podlasiu. Aktualnie wraz z mężem są w Warszawie. Zatrzymali się w hotelu angielskim na Wierzbowej, w apartamencie 3, w pokoju numer 4. Idź po Weronikę. Niech spakuje moją córkę, a gdy skończy, sprowadź powóz. Ja przez ten czas napiszę stosowny list, który im wraz z nią dostarczysz. Wyjeżdżają o 18:00, więc nie masz wiele czasu. Wskazał palcem na zegar, który pokazywał właśnie 2:30. Jeszcze jedno. Odszukasz Mikołaja i sprowadzisz go do mnie. Wszystko jasne? Zapamiętałeś? Tak, jaśnie panie. Rozumiem, że mam nie wołać powozu do Aleksandryny. Nie! Dziś już nie mam czasu. Jutro pojadę. Wreszcie będzie chwila spokoju. Konstancja siedziała na brzegu łóżka z twarzą schowaną w dłoniach. Marian, nie przekraczając progu, delikatnie zapukał w uchylone drzwi. Dziewczyna zaprosiła go gestem i zapytała załamującym się głosem. Marianie, dlaczego on to robi? Dlaczego jest takim potworem? Gdzie on chce mnie wysłać? Służący zrobił kilka nieśmiałych kroków i splatając dłonie na brzuchu odpowiedział. Panienka ma wyjechać do majątku państwa Borakowskich. Spuścił głowę, na co Konstancja poderwała się natychmiast. Do tej wrednej baby? Do tej pudrowanej lampucery? No tak, pewnie myśli, że w ten sposób wybije mi z głowy Mikołaja. Niedoczekanie. Może jeszcze chce, żeby zakręcił się koło mnie ten jej lalusiowaty, zniewieściały, próżny synalek, który przed lustrem spędza więcej czasu niż ja. Wszystko jasne. Panienko, to tylko 2 tygodnie. Proszę być dobrej myśli. Postaram się jakoś pomóc. Odszukam panicza Mikołaja i poinformuję go o wszystkim. Konstancja przytuliła starego służącego. Marianie, kochany. Napytasz sobie biedy. Nic z tych rzeczy.
Dostałem od pana prikaz, aby go odszukać. Chyba chcę z nim porozmawiać. Może więc jednak nie będzie tak źle. Nie wierzę w to. Nie wierzę też, żeby miał w tym jakikolwiek interes. A tylko o dobry interes może mu chodzić. Wybacz, że tak się z tobą spoufalam. Wiem, że nie powinnam. Chce mnie wysłać do tego babska? Niech wysyła. Ale ja nie pozwolę jej się zmienić. Konstancja uniosła ręce ku szyi, rozpięła srebrny łańcuszek i uniosła go ponad głowę. W powietrzu zawisł piękny motyl. Jego skrzydełka, wysadzane dwoma okazałymi bursztynami, górowały nad misternie wykonanym tułowiem. Bez słowa podała wisiorek służącemu, następnie podeszła do hebanowego sekretarzyka stojącego obok. Otworzyła jedną z szuflad i wyjęła z niej swoje zdjęcie. Co mam z tym zrobić, proszę panienki? Marian wskazał wisiorek i fotografię. Daj to proszę Mikołajowi, gdy go spotkasz. Zaraz napiszę list. Przekażesz mu? Panienko, cóż za pytanie. Wszystko dostarczę. W samym czasie słońce odnalazło wreszcie lukę w mlecznej czapie, a wąskie nitki jego promieni zaczęły stopniowo oświetlać zamyślone miasto. Mikołaj schodził właśnie na praski brzeg, gdy spostrzegł tęczę, jaśniejącą złotym blaskiem na grafitowym niebie. Z ulicy Aleksandrowskiej skręcił w Michałowską, potem w Panieńską. Doszedł do skrzyżowania. Przystanął, aby się rozejrzeć. Jego oczom ukazał się przygnębiający widok byle jak skleconych drewnianych but, z których wytaczał się zaniedbany, szemrany element. Między drzewami suszyły się łachy rozwieszane na sznurkach, a brudne dzieci całymi stadami uganiały się po kolana umorusane w błocie. Skręcił w blaszaną, która kończyła się wąską ścieżką prowadzącą do Wisły. Tam, przy brzegu, kobiety pakowały do wiklinowych koszy kolejną partię świeżo wypranych ubrań, aby dociążyć nimi i tak już solidnie rozciągnięte sznurki. Tuż obok, na samym końcu, stała kamienica z parterem wymurowanym z byle jak obrobionych otoczaków i drewnianym piętrem, na które prowadziły wąskie, bardzo strome schody. Stało tam dwóch rosłych osiłków. Jeden na dole, drugi na górze, przy drzwiach prowadzących do środka. Mikołaj, który wyczuł już na sobie liczne spojrzenia miejscowych, przyspieszył kroku, po czym podszedł do mężczyzny stojącego na dole. Ten, leniwie dłubiąc patykiem w zębach, ociężale zastąpił mu drogę i zachrypiał. U Prokulskiej wąskie schody. A tam skacze frajer młody. Mikołaj odpowiedział na zwyczajowe hasło, kierowane do każdego, kto nie pojawiał się często w restauracji cioci Prokulskiej, słynnej mordowni, gdzie prócz przedniego samogonu serwowano również śliweczki wyrastające pod oczami, łamanie szczęk, żeberek i inne takie praskie przyjemności. Ten z dołu, z twarzą naznaczoną licznymi bliznami, kiwnął porozumiewawczo do drugiego stojącego w górze schodów, dając mu znak, że odzew na hasło był prawidłowy. Mikołaj, uważając na stromiznę, ostrożnie wdrapał się na szczyt, gdzie czekał drugi bramkarz. Sznaps, kapitan, pozwoli? Zaprosił gościa, klepiąc go po ramieniu. Drewniane drzwi skrzypnęły, wzbudzając u Mikołaja zakłopotanie, ponieważ wszystkie twarze osobników siedzących w środku zwróciły się w jego stronę. Mikołaj zawahał się. Nio, bursztyn! Dalija na wa! Bo cuk się robi! Zasuwaj do środka! Kilka lat temu, gdy jeden znajomy majster z drukarni wyniósł się na tamten świat, Mikołaj wraz z innymi kolegami z pracy udali się na stypę organizowaną w tym miejscu przez bliższych kumpli nieboszczyka. Po przeżyciu owej uroczystości
przyrzekł sobie, że już nigdy tu nie wróci. Ale teraz jedyne, na co miał ochotę, to uciec od bogatego świata Konstancji, jej ojca i śmietanki towarzyskiej, do której aspirował. Chciał o nich zapomnieć właśnie w takim miejscu, jakże innym od modnych café chantant. O tej porze w lokalu było niewielu klientów, bowiem prawdziwe balety rozpoczynały się tu dopiero w późnych godzinach wieczornych. Wewnątrz było ciemno, obskurnie i duszno, ale swojsko. Zapach palonej machorki mieszał się z drożdżami, kiszonką i rybami, tworząc bukiet, którego próżno by szukać w śródmiejskich lokalach. W obszernym pomieszczeniu stało kilkanaście okrągłych stolików, pozbawionych nakrycia. Wyposażono je jedynie w świeczkę zatkniętą do butelki poczystej i cztery niepasujące do siebie krzesła. Nieliczni klienci skupili się w małe grupki, przy wejściu, w środku i na końcu sali. Ta ostatnia, uzbrojona w trzyrzędówkę, wykonywała słynną podwórkową piosenkę o Antku Pobytowcu. Przysadzista barmanka wycierała szklanki brudną ścierą. Pulchnym paluchem wskazała przybyszowi miejsce przy stoliku obok zapyziałego okna. Mikołaj siadł posłusznie, rozglądając się niepewnie za kimś z obsługi. Jeszcze jeden osiłek o twarzy przyprawiającej o dreszcz pojawił się jak na życzenie. Bez ceregieli postawił na stoliku szklankę, którą od niechcenia napełnił mętnym, brązowym płynem, rozlewając go trochę dookoła. Miał już odejść, gdy Mikołaj zwrócił się z prośbą. Proszę zostawić butelkę. W takim razie 75 kopieczek. Niestety, ale za całą fujarę trzeba pierwej beknąć. Na kredy nie dajemy. Mikołaj sięgnął do kieszeni i wyszperał dwie jednorublówki. Daj mi jeszcze jedną, reszta dla ciebie. O, panicz nie dość, że aligancki to i flotny. Czyżby problem z kobietą? Raczej z jej ojcem. Wiesz co? Słabiusi jakiś jesteś. Ale Andrus jak się patrzy. Gdybyś potrzebował pomocy, to zgłoś się do mnie. Możemy bańki frajerowi spuścić i cyferblat przerachować. Za miękki i za uczciwy jestem, więc nie skorzystam z oferty. Żaden Andrus ze mnie. No to adieu. Ale pamiętaj, bańki aktualne. Twoje zdrowie, dobry człowieku. Mikołaj wzniósł toast, jednak oprych zdążył już odejść, pozostawiając po sobie na stoliku dwie butelki i jednego rubla. Woda piekła niemiłosiernie, ale nie powstrzymało go to od wypicia jeszcze kilku głębszych. W głowie zaszumiało. Gdzieś z oddali świadomości dobiegała go jeszcze znajoma melodia Antka Pobytowca. Grupka muzyków wymyślała teraz własne, nowe zwrotki, ale ich treści Mikołaj nie mógł już zrozumieć. Dźwięki zamieniały się w nieznośny jazgot. Przyłożył do oka wlot butelki, ale była już pusta. Gdy chciał odstawić ją na stół, wymsknęła mu się z ręki i głośno przeturlała do środkowego stolika wprost pod stopę jakiegoś cwaniaczka. Mężczyzna wstał i podniósł flaszkę. Korzystając z nieuwagi Mikołaja, który właśnie szukał jej pod stołem, bez mrugnięcia podmienił ją na tę, która stała nietknięta, i schował do kieszeni worowatych spodni. Przepraszam pana, dziś zgubiłem butelkę. Stała tu. Mikołaj, który już zrezygnował z poszukiwania, wskazał na swój stolik, gdzie ewidentnie czegoś mu brakowało. Cwaniaczek skłamał gładko. Bujda, upuściłeś pusty flakon, a ja żem ci go odstawił, masz się rozumieć na miejsce. Wcale nie. Widziałem, jak mi ją zabrał. Odpierdol się, frajerze. Jakbym chciał cię objuchcić, to byś nawet na trzeźwo się nie pokapował. Zaraz dam ci w papę i taka będzie kalkulacja. Cwaniaczek zbliżył się i złapał Mikołaja za fraki. Zacisnął pięść przygotowaną do ciosu, ale coś go zblokowało. To kelner oprych. Stał i wykręciwszy złodziejaszkowi rękę zawołał.
Ty rozworo za fajdana, swojaka będziesz kiełzdać? Zawarczał, wzmacniając uścisk. Puszczaj, mankiet, sam jesteś rozwora! Pfu! Gówno i srom! Napompowany frajer zostawia procenty bez opieki, to i traci! Tak się składa, że ta flacha była darunkiem ode mnie, a z moją skromną osobą chyba nie chciałbyś zaczynać, co? Nie, ale skąd? W takim wypadku już zwracam własność. Cwaniaczek wolną ręką sięgnął do kieszeni, wyciągnął z niej skradzioną gorzałę i widowiskowo rozbił na głowie kelnera. Butelka rozprysła się, oblewając wszystko bimbrem. Zdumiony sprawca zauważył, że uścisk na jego drugiej ręce ani trochę nie osłabł. Spojrzał w stronę osiłka, ale już nic nie zobaczył. Wielki jak dąb mężczyzna znokautował go celnym prawym sierpowym, powalając na ziemię jak kłodę. Wtem od stolika, przy którym siedział cwaniak, wyskoczyło trzech. Kelner gwizdnął na wykidajów stojących przed wejściem. Ci zjawili się natychmiast i wymieniwszy kilka porozumiewawczych spojrzeń, zabrali się do roboty. W ruch poszły krzesła, stoły, butelki, nawet golonka. Do bijatyki dołączali się też inni goście, szukający wrażeń. Niestety, im już było wszystko jedno, kogo biją. Raz po raz rozlegał się chrzęst gruchotanych kości. To jeden z restauracyjnych oprychów wyłamał nogę świeżo oprzytomniałemu cwaniaczkowi. Zrobił to w taki sposób, że palce stopy dotknęły biodra. To wszystko oczywiście w towarzystwie rozdzierającego wrzasku ofiary. Mikołaj na swoje szczęście był bezpieczny. Waleczny kelner stał przed nim jak niedźwiedzica, broniąca młodych przed stadem rozszalałych wilków. Ciocia Prokulska, nie przejmując się zamieszaniem, spokojnie krzątała się za barem, leniwie robiąc to, co wcześniej, czyli glansując brudną ścierą kolejne szklanki. W pewnym momencie ktoś jednak poszedł o krok dalej. Wspomniany wcześniej cwaniaczek padł bez życia na podłogę, dźgnięty majchrem pod żebro. Aus, cholera, basta! Ja tego piekłoszczyka sprzątać nie będę! Zabierać mi go stąd! A wy też, wynosić się! Złapała jednego z awanturników za habety i nie zważając na to, że drzwi były zamknięte, wywaliła go z lokalu wprost na schody. Widok tej niezwykle silnej i rozjuszonej kobiety wprawił uczestników w zakłopotanie. Grzecznie odłożyli to, co mieli w dłoniach i zasiedli spokojnie przy stolikach. O, a ten? Co taki sztajfnięty? Zapytała, kierując wzrok na Mikołaja, zupełnie jakby zobaczyła go tu po raz pierwszy. Kto go tu wpuścił? Znał hasło, to go wpuściliśmy! Odparł ten, co stał w górze schodów. Alfred, spojrzyj na jego fizys. Wygląda ci on na tutejszego? A jeśli to szpik jaki? No, jakby się tak dłużej zastanowić. To teraz sprawdź, co to za jeden. No co ja, kapownik jestem, że mam jakie ankiety urządzać. Przylazł, znał hasło, kulturny był. Franek mówił, że jest w porządku, że zapłacił z góry prawie dubeltowo. Ma jakiś ambara z ojcem swojej przyszłej, to przylazł zalać robaka. To on chyba u Kolskiego był, tego drukarza. Przypomniał sobie ten, co pytał o hasło. Na sierku go widział. Ty weź się naucz wreszcie, psia jucha, mówić normalnie, bo sama ci zaraz w papę dam. Zapłacił kiep, niech siedzi. Bajec się wyklarował, ale lepiej, żeby więcej się tu nie kręcił. Następnym razem jemu może się dostać pod żeberko. Dobrze. Panie Kolski, już dobrze. Wybaczy mi pan, Karol, moją zaufałość, ale ja się poprawię. Czy on nie bredzi czegoś o starym Koreckim? Ciotka zaciekawiła się, odwracając głowę. Kolego! Zapytał Alfred. Czy ojcem twojej przyszłej jest Karol Korecki? Tak. A co? Znajomy? O, tak jakby. Postawcie sobie, że Maniek kręcił się jakieś dwa kwadranse temu po okolicy. A to przecież jego kolaborant. Widzieliście, jak on teraz wygląda?
wyczupurzony w koszulinki, koronki, duperelki i pętelki. Manie klenlokaj. Odkąd się sporządnił, rzadko tu zagląda. A może ma to jakiś związek z tym tu? Fred, w takim razie idź zobacz, czy jeszcze się tam nie kręci. Może go szuka, sprawdź. Nie życzę tu sobie żadnego granderstwa. Ej, a wy co tu jeszcze robicie? Wynocha, powiedziałam. Lokal chwilowo zamknięty. Warknęła na uczestników bójki, którzy nadal siedzieli przy swoich stolikach. I zabrać mi stąd tego piekłoszczyka. Drugi raz powtarzać nie będę. Do Wisły z nim. Chyba, że wasz Andrus, to se go bierzcie do siebie. Tu nie po wąski. W restauracji zrobiło się pusto. Pozostała jedynie ciotka i kelner Franek. Drugi wykidajło wrócił na swoje stanowisko przy drzwiach. Franek, idź to se w końcu opatrz. Jucha ci ciecze jak z zażynanej świni. Ale cię zaszedł z mańki. Wstyd tak flaszką dostać. Dobrze, że arbus masz twardy. Idź, idź. Ja się zajmę naszym młodym przyjacielem. Prokulska weszła z Frankiem na zaplecze, pozostawiając Mikołaja samego w ciemnej sali. Chłopak bełkocząc coś niezrozumiale, przysypiał z głową opartą o blat stolika. Po kilkunastu minutach gospodyni wróciła. Postawiła na kontuarze 5 butelek najróżniejszych kolorów i kształtów, pękaty słoik do weków i worek z jakimś czerwonym proszkiem. Wsypała do naczynia garść specyfiku i wlała po trochę płynu z każdej butelki. Zamieszała to wszystko drewnianą łyżką, wzięła lejek i podeszła do Mikołaja. No, kochanieńki, czas otrzeźwieć. Jesteśmy! W progu pojawił się Fred w towarzystwie Mariana. Kopę lat, Maniek. Nieźle wyglądasz. Mniemam, że szukasz tego tu. O. Wskazała Mikołaja, szturchając go w ramię. Ta, Korecki go szuka. Pan Korecki, wielki, możny pan. Cacy nazwisko sobie przykleił, nie ma co. Czeguj nie Karol Welkorniszon? Dawniej mu nie przeszkadzało. Na jakiego Romeo on się wystawiał. Jakimi czułymi słówkami obsypywał. Wszystkie rozlamurowane za nim latały. Maniek, jak mogłeś nas tak skonfuzić? Nie miałem wyboru. Dobrze o tym wiesz. A, tam nie miałeś. Za mamoną żeś polazł. Lepiej być służącym w luksusach, aniżeli panem w kanałach. Rozziwaniłeś się i tyle. A co macie do tego dzieciaka, co? Co Korniszon mu zrobił, że się tak napompował? Ja tam szczegółów nie znam, ale popsztykał się z nim o córkę. Wyrzucił na zbity blat, a po rozmowie z dziewiczką kazał mi go znaleźć i przyprowadzić. Nie moja rzecz. Ich bajce, ale panienki mi szkoda. Sami wiecie, jakie jest Korniszona ziółko. Co on wykombinował, nic nie wiem. Ale jest mały problem w realizacji mojego zadania. Z tego, co widzę, młody nie nadaje się do transportu. O, to się nie martw, zaraz go porychtuję. Bierz go od tyłu, Fred. Wsadź mu lejek do gęby, no, bo nam się pacjent jeszcze poplami. Mikołaj nie stawiał oporu. Pomarańczowa ciecz wlała się do jego gardła z nieprzyjemnym bulgotem. Trzymaj! Nie grzyga! Musi wyrzucić z siebie to, co pompował! Do ust wlała mu jeszcze większą porcję i błyskawicznie zatkała nos. Pacjent przełknął głośno i wycharczał. Wody! Ratunku! Widzieliście? Mój preparat nawet sztywnego postawi na nogi. Tylko wody mu nie polewaj! Krzyknęła przez ramię do Freda, który wracał już ze szklanką mleka. Wiem przecież. Onegdaj też mnie tym cholerstwem nasączyłaś, a jak wody się ochlałem, to jeszcze gorzej było. Masz, pij! Podstawił naczynie zmaltretowanemu Mikołajowi prosto pod nos. Ten wypił z niego łapczywie. Żyjesz? Hej! Mikołaj uchylił powieki,
ogarnął wzrokiem otaczające go towarzystwo i zemdlał. Chyba troszkę przedobrzyliście z tym roztworem. Niech cię o to głowa nie boli. Mało ci, butelka ci nie wystarczy? No, dobra, bierzcie go tu. Franek i Fred złapali nieprzytomnego pod ręce i zaciągnęli nad balię stojącą w rogu pomieszczenia. Ciotka chwyciła wiadro pełne lodowatej wody i wylała całą zawartość wprost na twarz nieboraka. Zmoczona grzywka zasłoniła oczy. Woda strumieniami skapywała z uszu, nosa i włosów. Spojrzał teraz zupełnie trzeźwo, ocierając twarz. Co się dzieje? Co ja tu robię? Co pan tu robi? Zwrócił się do Mariana. Korecki mnie po ciebie przysłał. Chcę z tobą pogadać, ale lepiej, żebyś nie pokazywał mu się w takim stanie. A jak to? Przecież mnie wyrzucił. Może i wyrzucił, ale teraz prosi, abyś przyszedł. Jak ja wyglądam? Jestem cały mokry. Ciesz się, Andrusku, żeś żywy. Gdyby nie mój Franek, już byś karmił rybki w Wiśle. 5 rubli się należy. Za straty materialne i moralne. Wskazała na plamę krwi po zabitym. Ja się za niego zrewanżuję. Trzymaj, mamuśka. No, no, maniek. Chłopak jest w porządku. Swojak. Może i tak, ale po ryju tego nie widać. Dobra, zabieraj się z nim. Ty, utrzymasz się na nogach? Chyba tak. Zrobił krok na próbę. Nogi miał jak z waty, czuł się słaby i zmęczony, ale zdołał się nie przewrócić. Jutro będziesz miał pierwszorzędnego kaca, współczuję. Tobie też się jutro nie obejdzie bez bólu głowy. Mówiłam, idź zrób coś z tym wreszcie. Dobra, dobra. Trzymaj się, kolego. Uważaj na siebie. Nie wiem, coś za jeden, ale wyczuwam, żeś brach, a ja umiem poznać, kto wart zachodu. Gdyby stary Kornison dawał ci jeszcze popalić, wiesz, gdzie mnie szukać. Nie lubimy go tutaj. Wieczór był pogodny, ale rześkie powietrze bijące od rzeki nieprzyjemnie przeszywało zmoczone ubranie Mikołaja. Obok wejścia do restauracji zgromadziła się już grupka klientów. Ej, maniek! Zawołał jeden z nich. Można się tam zainstalować już? No trochę już mnie febra trzęsie. Nie wiem. Pewnie zaraz roztworzą. Aha. Lepiej w dyrdy zabierz stąd swojego kolegę, bo chłopaki z dzielnicy już się na niego zasadzają. Zmykajcie stąd! Nim jaka chryja z tego będzie. Zamietka chcą się mścić. Paru mało dobrym był krewem jakiejś blachy. Teraz, gdy nie ma komu spłacić, na twojego kawaliera padło. Dobra, dobra, Zenek. Już nas nie ma, szybko. Ponaglił Mikołaja. Ładny ambaras. No, ganiamy. Może akurat dzyndzaj podjedzie. Nie mogę tak się pokazać u państwa Koreckich. Zobacz, jak wyglądam. Damy radę. Masz w domu coś odpowiedniego? Mam zapasową koszulę, ale surdut tylko ten jeden. Wskazał na przemoczony i zaplamiony wymiocinami materiał. No w takim razie nie ma sensu jechać do ciebie. Załatwię ci jakieś ubranie. Dobrze się czujesz? Wyglądasz kiepsko. W głowie mi się strasznie miesza, ale myślę trzeźwo. Śmierdzę pewnie też porządnie. No, przyznam, że faktycznie nieźle. Zrobimy tak. Przemycę cię tyłem do swojego mieszkania w oficynie. Szybko się wykąpiesz, przebierzesz, a potem wymkniesz tak, żeby wyglądało, że przychodzisz od frontu. Naprawdę lepiej, żeby panienka ani Korecki nie zobaczyli cię w takim stanie. Dlaczego tak mi pomagasz? Korecki to straszny frajer. A ja takich bardzo nie lubię. Zależy mi też na szczęściu panienki Konstancji. Skoro tak cię kocha, czuję, że i o ciebie powinienem zadbać. Dziękuję ci, dobry człowieku. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś odwdzięczyć. Swoją drogą, co łączy się z tamtymi? Stare dzieje, to już przeszłość. Nie każdy rodzi się porządnym człowiekiem, tak jak ty. Niektórzy muszą sobie na to zasłużyć ciężką pracą.
Korecki, choć go nienawidzę, dał mi szansę zacząć uczciwe i przyzwoite życie. On sam kiedyś też tak zaczynał, ale to nie ja powinienem ci o tym opowiadać, tylko panienka Konstancja. Ona już chyba o wszystkim wie od ciotki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Konie zwolniły tempa. Tramwaj zazgrzytał, zadzwonił dzwonek. Kierakowskie! Zawołał donośnie tramwajarz. Maniek popchnął delikatnie Mikołaja w stronę wyjścia. No, jesteśmy na miejscu. Wysiadka. Wyjdziemy od ogrodu. Tam nikt nas nie zobaczy. Pognali wzdłuż ulicy. Po drodze minęli zapalacza latarni podnoszącego długą sztycę z pulsującym płomieniem. Żeliwny lampion rozświetlił się jasnym blaskiem, a do uszu dobiegł przyjemny szum gazu. Mikołaj i Marian z iście cyrkową zręcznością przesadzili parkan i zniknęli w mroku podwórka. Na zegarze w gabinecie Karola Koreckiego biła godzina 22, gdy usłyszał ciche, dyskretne pukanie. Marian? Drzwi otworzyły się, ale w progu zamiast służącego stał Mikołaj. Trochę zmarnowany i blady, ale trzymający fason. A, to ty. Wejdź, wejdź. Wejdź, siadaj. Wskazał na fotel, ten sam, w którym rano siedział Izydor. Napijesz się czegoś? Mikołaj zadrżał. Usiadł skromnie na brzegu fotela, ułożył spocone dłonie na kolanach i wyjąkał. Napić? Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Wezwał mnie pan. Rozumiem, że nie jestem tu mile widziany. Chciałbym mieć to już za sobą. Czym mogę panu służyć? Rozmawiałem dziś z moją córką. Widzę, że naprawdę jej na tobie zależy. Zupełnie nie jest mi to na rękę, ale obiecałem jej, że dostaniesz swoją szansę. Aby zostać narzeczonym mojej córki, musisz udowodnić, że jesteś coś wart. Musisz pokazać, że poradzisz sobie w każdej sytuacji. Zakładam, że przez cały dzisiejszy dzień nie znalazłeś ani nawet nie próbowałeś szukać pracy, więc zacznijmy może od tego. Tak się składa, że niedawno stałem się współwłaścicielem prowincjonalnego browaru. Ważą tam niezłe piwo, ale interes średnio prosperuje. Postanowiłem przekształcić to przedsiębiorstwo w wytwórnię najprzedniejszego koniaku. Wymaga to oczywiście wielu zmian, przebudowy zakładu i zatrudnienia nowego personelu. Problem w tym, że wszyscy nowi pracownicy uciekają stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Gadają, że tam straszy, że dzieją się dziwne rzeczy i inne takie bzdury. Miejscowi nie boją się, ale to za mało. Potrzebuję więcej ludzi. Chciałbym, abyś zbadał sprawę tych zjawisk. Doszedł, gdzie leży ich przyczyna i ją zlikwidował. Izydor mówi, że łebski z ciebie chłopak. Jeśli ma rację, powinieneś gładko sobie z tym poradzić. Ujmę to tak. Jeśli sprawisz, że nowy personel, który wkrótce się pojawi, nie będzie uciekał, że zapanuje tam spokój, przez co interes zacznie wreszcie przynosić dochody i wytrzymasz życie na prowincji, z dala od Konstancji, wówczas zaakceptuję ciebie i wasz związek. Umowa stoi? Cóż mogę powiedzieć, panie Korecki? Oczywiście. To wybornie. Sięgnął do szuflady biurka. Tutaj masz bilet na pociąg i trochę pieniędzy.
możesz potraktować je jak wypłatę za miesiąc z góry. Później wynagrodzenie będziesz otrzymywał od mojego wspólnika. Jego człowiek odbierze cię ze stacji. Przepraszam, ale... A, tak, tak, zapomniałem. Ustaliliśmy, że 50 rubli miesięcznie chyba powinno ci wystarczyć. No co robisz taką minę? Tak się zarabia, a nie grosze liczy. Aha, jedna rzecz. Masz miesiąc. Jeśli do tego czasu nie uda ci się zaprowadzić tam porządku, już nigdy nie zobaczysz Konstancji. Zrozumiano? Cóż mam powiedzieć? Nie zawiodę pana. Czy mogę mieć tylko jedną prośbę? Nie. Nie możesz jej zobaczyć przed wyjazdem. Skończyłem. Bierz rzeczy. Wskazał wypchaną tekturową teczkę. Tam masz wszystko, co będzie ci potrzebne. Bilet też. Żegnam. Nie spóźnij się na pociąg. Marianie! Marianie! Sprowadź dorożkę! Już podjeżdża, proszę pana. Chodź, chłopcze. Nie zajmujmy czasu pana prezesa. Korecki z wyniosłą miną obserwował tę scenę. Był dumny, że udało mu się prawie idealnie rozwiązać ten problem. Przecież on sobie tam nie poradzi. No, to jednego mam z głowy. Dorzucił do kominka polano, zasiadł wygodnie w fotelu i wzniósł toast świeżo napełnionym kieliszkiem Ararata. Twoje zdrowie. Biedaku. Mikołaj nie wiedział, co myśleć. A co, jeśli to wszystko farsa? Co, jeśli właśnie w ten sposób pozbywa się mnie, żeby pod pretekstem pracy zamydlić oczy Konstancji? Muszę się z nią zobaczyć! To niemożliwe, chłopcze. Dziewczyna wyjechała. Odprawił ją, żeby nie plątała mu się pod nogami. Osobiście odwiozłem ją do Borakowskich. Zapewne są już w drodze. Ale zaraz, zapomniałem. Mam tu coś dla ciebie. Marian wyjął zalakowaną kopertę i wisiorek. Mikołaj z pietyzmem ujął obydwa przedmioty. Z czułością ucałował motyla i list. Jeszcze nią pachnie. Odczytał napis wykaligrafowany na kopercie, a jego oczy momentalnie zwilgotniały. Marian, przejęty tym widokiem, położył chłopakowi obie dłonie na ramionach i powiedział: będę się za was modlił. Jeżeli to prawdziwa miłość i pozostaniecie sobie wierni do końca, Karol nie będzie w stanie jej zniszczyć. Jedź już, chłopcze. Drynda czeka. Powodzenia. Dzięki, Maniek. Służący na te słowa uśmiechnął się z nutą tęsknoty w oczach i zasalutował przyjaźnie. Stał jeszcze chwilę, wpatrując się w tył znikającej dorożki. Gdy jej połyskująca w świetle gazowych latarni tylna szyba zlała się całkiem z otoczeniem horyzontu, odwrócił się i poszedł do domu. Wysłuchali państwo słuchowiska opartego na motywach powieści Szymona Bromy Proch. Udział wzięli: narrator Jarosław Boberek, Karol Korecki, Tomasz Marzecki, Izydor Jelinek, Piotr Frączewski, służący Marian, Sławomir Pacek, Mikołaj Goworek, Lesław Żurek, Konstancja Korecka, Aleksandra Radwan, kelner Franek, Mirosław Zbrojewicz, Alfred Adam Bauman,
Ciotka Prokulska, Ewa Kania. Wykidajło, Cwaniak Mietek, Pijak Zenek, Wojciech Paszkowski. Muzyka, Piotr Dorosz. Korekta tekstu, Barbara Broma, Katarzyna Broma. Redakcja tekstu, Katarzyna Broma. Miks i mastering, Marian Lech. Reżyseria, produkcja i montaż, Szymon Broma. Ścieżka dźwiękowa w wykonaniu Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie pod kierownictwem Andrzeja Bożyma. W słuchowisku wykorzystano utwór Nadzieja autorstwa Justyny Janiszewskiej. Nagrań dokonano od czerwca 2018 do marca 2019 roku. Słowo wstępne czytał Piotr Borowiec.